Kantok Music. Tam, chłopczyku. Jak? Tsunami, super. Temat dla Milana to tsunami, Czedrak daje beat, minuta. Ziom, i to jest tak. Teraz ci coś powiem, w półfinale byłem ziom dla ciebie Posejdonem. I to jest proste, dla mnie ziom to nie jest zlewa. Jak myślicie, że Willy wygra, to ewidentnie zalewa. I to jest tak, lubisz kolory, to jest fajne. Jakie? Może czerwone? Może czarne? Na winie z vibe'em, dokładnie stary, jadę pedale. Milan wygrywa nawet typy nad oceanem. I to jest tak, dokładnie jadę ziombel fajnie. Lubisz odgrzewane pancze? I to jest tak, jeszcze raz na winie z vibe'em. A lubi kobiety, może żywe, może martwe. I to jest proste, dokładnie stary, jadę pomału. I to było tak, do tematu coś tam oceanów. I to jest tak, dokładnie stary, lecę stary. Twoją dykcję już chyba zalewa tsunami. I to jest proste, dokładnie jadę ziomy. W majtkach ma więcej wody niż kurcze wybrzeża Japonii. I to jest proste, rzucę sztosem, to nie Japonia. Ale Willy wpada jak Tokyo Hotel. I to jest proste, dokładnie weź to sprawdź. Milan wpada i w tym klubie sobie tutaj ma vibe. I to jest proste, stary, ziomek, jadę tutaj raczej. Mamy kulturę, to nawijaj pod pałacem. Okej, koniec, ja biorę temat od publiczności. Ktoś chciałby rzucić jakiś temat? Znowu ten chłopczyk, chłopczyku. Bomba atomowa, niech będzie. Will Spliff, w temacie bomba atomowa. Czedi, dajesz. Yo. Okej. Milana pytam, lubisz kolory? Mówi jasne. Pytam jakie? Mówi tylko te pedalskie. Tylko te pedalskie, ziomek. A panny jak prowadzi w sobotę. Zawsze schłodzone. Zawsze wschodzone? Cisnę piuta. Tsunami, Milan zalany w trupa. Po jednym piwku bija, mówią Willy, dobry zawodniku. Lubię punchy odgrzewane, ja wchodzę w grę. Lubię punchy odgrzewane, sorry, bijać, więc Milan musisz już się stąd zwijać. To jest jak bomba atomowa, to dziwy. Willy wybuchowy jak pas Shakidy. I to nie Tokyo Hotel. Sprawdzaj dziwko, ta walka to Tokyo Hotel i Paris Hilton. Paris Hilton, bo kiedy wchodzę, mogę cię tu zgasić, dziwko. To jest typie proste, masz już kryzys. Wygrywam tu bombowo jak Isis. Ile jeszcze? Pięć. Ile muszę mierzyć się z tym głupim leszczem? Już nie musisz. Mordo, sprawdź to, nie zgarnię pasa, chociaż wodę ma własną. Okej, zmieniamy bicik, czyli dajesz beat. Ziom. Płynne przejścia, chłopaki. Paris Hilton, na winę tobie stary. Zawołaj się Albiego, to będzie stary Negas in Paris. I to jest proste, na winę tobie człowieku. Twój temat to bomba, no ta, już wybucham ze śmiechu. I to jest proste, dokładnie lecę głowo. Jak wpada Milan, to nawija strasznie bombowo. I to jest tak, weź to typie sprawdź. Na tej bitwie będziesz jak saper, mylisz się tylko raz. I to jest tak, rzucam punchline'y. Nie, jak saper, pomylił się dwa razy. Pierwszy i ostatni, dokładnie stary. Dokładnie, i to są szlugi. Jak na WBW dostałeś rozpierdol, teraz jest drugi. I to jest proste. Lecę ziomal, zwycięstwo Wilma nadal w Instonach. Z follow-upem, dokładnie gram na bitach. Mówi, ile jeszcze znowu do Tetrisa? Dokładnie stary mi to zwisa, ogarnij. Willy rzuć jakieś punchline'y. Sztywniutko, coś ci zwisa, raczej też króciutko, bo jesteś krótkodystansowcem. Mówię do ciebie, tu zamić chłopcze. Mylę się na bitach. Patrzę na Milana, no chyba nie wypał, jest słabym raperem. A ja jestem saperem, a Milan zawsze chciał być żołnierzem. I grał na saperze, na komputerze i wbijał tutaj na bitach, a później mówił, fajna myszka, jest ze mną moja klika. I miał się za internetowego zawodnika, słuchał sobie tu czerwony gitar, a tak naprawdę frajerze, Milan ma zepsutą mikrofalkę i sam kręci talerzem. I myśli, że jest takim DJ-em, a jest tylko zwykłym gejem, to nie jest żaden player i już tu nie istniejesz. I co jest proste? To jest nonsens, chłopcze.
Ej, jadę ziomy, niby ja to nie wypał, a Willy ewidentnie wypalony. I to jest tak, bo w tym momencie robię progres. Chciał zagrać ze mną w sapera i dostał bombę. I to jest tak, dokładnie w sumie, dokładnie. Jestem krótkodystansowcem, bo wygrywam na stówę. I to jest proste, jak Usain Bolt to jest punchline. Bo na bitwie zawsze biorę ja Majka. Ej, ty nie ogarniasz, wchodzi Milan, stary typie, może to być punchline. I to jest tak, weź to sprawdź, DJ i talerze, jak DJ, ja jestem dzisiaj jak kat. I to jest proste, dokładnie typie, twoja dupa jest jak kat, bo ją robił każdy DJ. A w ogóle pało, to na tej bitwie jestem jak kat, bo wyszedłem z twarzą. Ja jestem katem, słowo, zaraz odejdę z podniesioną głową. Jak sobie tutaj zabiję Milana, wbiję i dam tu spontana. Wygrywasz na setce, co jest ziomuś, ty po jednej setce nie umiesz sam trafić do domu. Więc to jest właśnie krusty dystans piciu Milana, jedno osiągnięcie w życiu, że wypił setkę i browara i powiedział, że nawet Bóg go pokarał, że musiał słuchać Solara, a ja słucham tego bałwana i mówię nara, bo się tutaj wpierdalam, to jest prawilna gadka. Zasłania mordę to jak Arafatka, albo jak Kafar, lecę w rapach, mówię ci papa. Raz, raz, raz. Ziom, 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 ziom. On jest katem, pozdrawiam Katowice. Milan walczy o mistrza, a co najwyżej Katowice. I to jest proste, dokładnie rap na bicie. Widzisz jak to Milan robi dzisiaj wyśmienicie? Mogę być dobry na stówę, to jest Braga sztos. Mogę być też dobry na 800 jak Adam Kszczot. I to jest tak, dokładnie teraz lecę ze sztosem. Albo mogę być dobry w ogóle, coś jak Adam Oset. I to wystarczy, mogę rzucić tutaj kilka panczy. Zaraz rzucę młotem jak Anita Włodarczyk. Jadę teraz, głupia ruro, jak Majewski, pchnij moją kulą. Na wersach, a może pokierujesz karierą jak Jędrzejczak, a może ziomek tu chłopców. Zaraz będziemy sobie wymieniać sportowców i Willy zawsze jest tu szczery. Co do sportowców, to mój kolega, a ja to John Terry. Ja to John Terry z twoją żonkoną Mary i takim szczerom już tu kończę kariery. Na 100%, sprawdź to docent. Willy wbija i zawsze lecę sobie okej, okay. Lecę sobie okej, okay. Nie ma na mnie panczy, więc musiał być zwyzywany oset. To jest mordo, wierz mi. Przecież nie gada się źle o nieobecnych. I sprawdzaj ziom, dlatego nic wam nie mówię, jakie Milan ma flow. Po ostatnim, chłopaki. Ziom, ziom. Dokładnie stary, nawika będzie nawijana. No, nie ma oceta, bo dzisiaj przysłał Milana. I to jest tak, dokładnie stary, jadę ziomal. To tak jak do Gdańska, Flint zawsze wysyła mu flona. I to jest proste, dokładnie stary, sprawdzaj. Wchodzę nabić ziom i mogę rzucać punchline. Mówisz sztywniutko, sztywniutko, jadę pedale. Co to, piorun ze ślepnąc od świateł. I to jest tak, jak rzucam konkret wers, Willy, ale do mnie tak nie, do mnie nie. I to jest nadal proste, jak na finie super. Za tak słaby freestyle zjesz szklankę, albo kupę. Yo. Milan nawija jak luzak. Chcesz Mercedesa? To się naucz kurwa wad wyłudzać. To jest proste. Sprawdzaj, to nie Krzysztof Kolumb. Wpadam tutaj jak piorun i lecę tutaj. Jesteś zwykłym łakiem. Oślepiam cię, więc masz ślepnąc od świateł. Masz ślepnąc od świateł, stary, tylko jeden problem. Złe okulary. Miał być te przeciwsłoneczne. Kiedy wchodzę, to lecę tu bezsprzecznie. Kiedy wchodzę, to wbijam tutaj pewnie. I mówię Milan sobie zamknij gębę, bo kiedy Willy tutaj wejdę, to będzie pierdolnięte. I to jest ziom konkretne, że kończysz kurwa z pętem. I co się tak cieszysz? Willy cię tu na majku powiesi. Mamy takie długie kable, daje freestyle. O czym myśli ten heroinista? Co jest, Milanie? Polecieliśmy tu na spontanie, więc wszyscy może bicie brawo, bo kiedy wchodzę, to freestyle ma być właśnie zabawą. Ma być właśnie zabawą. Przedstawiam Milan Willy, polecieliśmy klawo, elo. Okej, okay, Milan Will Split. Chłopaki, o nie, rzucamy mikrofonami, bo nam łeb urwą. Wodą rzucają, kurde. Okej, okay, chłopaki, przodem do publiczności. Kto był lepszy w tym starciu, czy może Milan? Czy jednak jakże stylowy Will Spliff? Okej, okay, dziękujemy chłopakom. Na scenę prosimy!